Witam serdecznie. Chciałem się podzielić moimi wrażeniami po zamontowaniu amortyzatorów Fox 2.0 Performance w wersji od 0 do 1,5 cala. Mam parę takich swoich ulubionych tras, którymi testowałem samochód w wersji seryjnej oraz już po przeróbkach, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Chciałem się przespać z tematem, zanim nagram ten film, żeby moja recenzja była przemyślana. I muszę powiedzieć, że amortyzatory są rewelacyjne. Miałem duże szczęście w życiu w ciągu moich prawie 30 lat, odkąd zacząłem jeździć samochodami, posiadania wielu samochodów i przerabiania też wielu samochodów. I w żadnym pojeździe tak prosta zmiana jak same amortyzatory nie zrobiły tak dużej różnicy jak w tym właśnie Jeepie. Po pierwsze, po co mi w ogóle amortyzatory, od tego zacznijmy, jeżeli nie robię lifta? No dlatego, że uważam, że mimo iż JL się o wiele lepiej od JK prowadzi, to nadal jest to bardzo gumowy samochód. Nie czułem się z nim bezpiecznie na drodze, bardzo nie lubiłem nurkowania podczas hamowania. Wychyły nadal dla mnie były za wysokie przy zakrętach. Nawet mi się nie podobało to, że on się bardzo mocno podnosił przy przyspieszaniu. Generalnie ruchy tego samochodu przy każdej zmianie były, no, były niemiłe wręcz, tak? Były za duże. Nie dawało to uczucia bezpieczeństwa ani jakiegoś tam dużego komfortu. Sporo czytałem przed tą zmianą. Dlatego też wybór po przeczytaniu mnóstwa amerykańskich testów padł na Foxy, gdyż jest to w Stanach bardzo dobrze oceniany zestaw. Założyłem to wczoraj, zrobiłem jakieś 50 km i muszę powiedzieć, że jest naprawdę rewelacyjnie. Samochód prowadzi się o wiele lepiej, jest o wiele bardziej zbity. Wiem, że to będzie śmiesznie brzmiało, ale musiałem się przyzwyczaić od nowa do wchodzenia w zakręty, gdyż mój organizm z przyzwyczajenia inaczej się przechylał. I kończyło się tym, że szybko jechałem na asfalcie, wchodziłem w zakręt, samochód się przestał przechylać, a ja byłem nagle złożony do tego zakrętu. Powiedziałbym, że różnica przy skrętach, jeżeli chodzi o body roll, to jest jakieś 50%, to samo przy przyspieszaniu, przy hamowaniu. Ten samochód kiedyś miał ten problem, że jak hamował, zwłaszcza jak się mocniej troszkę hamowało, to albo szybciej, bardziej agresywnie, to najpierw szedł na dół, potem zaczął trochę hamować, potem jeszcze bardziej nurkował, a zaczął bardzo mocno hamować. Generalnie nurkował bardzo daleko. Nie wiem, uczucie moje było takie, że przód idzie 20 parę centymetrów na dół. Dzisiaj to wygląda tak, że on po prostu delikatnie przysiada, od razu hamuje i tam zostaje. To nie jest tak, że już mocno nurkuje. Na pewno bardzo dużą różnicą także jest to, że na dróżkach leśnych, polnych, w błocie, przy bardzo szybkiej jeździe, ten samochód po prostu jest bardzo stabilny. Można go bardzo precyzyjnie prowadzić. Nie mogę teraz tutaj za szybko jeździć, gdyż jak widzicie, jest mnóstwo osób na spacerze, a to są moje okolice, nie chcę nikogo wkurzać. Natomiast musicie mi uwierzyć, że przy bardzo szybkiej jeździe ten samochód jest mega precyzyjny, wręcz robi uczucie takiego samochodu, powiedziałbym, rajdowego. Kiedyś był problem taki, że jak się wchodziło nim bokiem w zakręt, na asfalcie, ale przede wszystkim na piasku, na żwirze, to ten samochód wchodził oczywiście normalnie w drift, niemiło się przechylał, natomiast wychodząc z tego driftu zaczęła się cała zabawa, że on zaczynał się bujać, trzeba było 2-3 razy kontrować. To nie było precyzyjne ani miłe, tak jak jestem przyzwyczajony na przykład do samochodów klasy, nie wiem, powiedzmy bardziej sportowych, z napędem na tył. Oczywiście nie wymagam tego od takiego zawieszenia, natomiast to, co się udało osiągnąć przez zmianę tych amortyzatorów, to jest to, że ten samochód teraz wchodząc w bok, bokiem w zakręt, jeżeli ja mu stawiam kontra i chcę go wyprowadzić, on po prostu wychodzi i już się nie buja w lewo, w prawo. Bałem się, że będą to amortyzatory niewygodne z racji ich konstrukcji. Natomiast one są moim zdaniem wygodniejsze od oryginalnych. Jedyne, gdzie jest mała różnica, to są takie mikro dołki, korzenie. Tam jednak one z racji konstrukcji, z racji swojego nastawienia trochę mniej wybierają. Ale jakieś takie chopki, jak mamy tutaj, po prostu są bardzo fajne. I to ciekawe jest to, że ten samochód nagle po prostu płasko przez nie przejeżdża. To nie jest tak, że on już nie kołysze się tak jak przedtem. No, a więc podsumowując, biorąc pod uwagę koszt, który jest poniżej 4000 zł brutto, montaż to jest sprawa godziny albo samemu, albo w warsztacie tam za parę stów. Uważam, że jest to najlepszy mod, jaki zrobiłem w Jeepie. I każdemu, kto nie chce podnosić Jeepa, też polecam zmianę amortyzatorów. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.